Gdzie jedziemy, gwiazdo moja? Do siostry. Gdzie idziesz teraz? Koto. Chcemy nakarmić koty, tak? No cześć! Oj, słodziaku! Dzień dobry! Cześć! Fajnie, że mogę w końcu do Was się odezwać. Witam Was z drugiego trymestru. Już jesteśmy w drugim trymestrze, więc mnie to bardzo, bardzo cieszy. Właśnie wróciłam z pracy. Lecę szybko na drzemkę, bo jest 15:20, więc mam takie 17 minut na drzemeczkę i wtedy pojadę po Iduśkę. Chciałam ją wcześniej odbierać, wiecie, trochę, ale później z nią stoję w tym żłobku przedszkolu przez pół godziny, bo ona jeszcze się bawi, więc jednak drzemeczka to jest dobra sprawa, szczególnie w ciąży, bo trzeba się regenerować, ale zobaczcie, jak mi się gęba cieszy na samą myśl, że mogę się do Was odzywać. Ale zanim pojadę jeszcze do Iduśki i pójdę na drzemkę, to zaczniemy nasz pierwszy vlog po długiej przerwie od Hola Bella. Od pokazania Wam, co zamówiłam na kokolicie. Pieszczochu mały. Słuchajcie, zamówiłam sobie parę kosmetyków, w ogóle ostatnio był dzień paczek, bo zamówiłam sobie też sukienki, bo niedługo jedziemy na wakacje. Już coś tam szukałam sobie na wakacje, bo no niestety mam problem z... Mam problem taki, że przestaje się mieścić w ciuchy. I muszę je w ogóle przymierzyć. Zamówiłam sukienki na Renę, wyszły mi bardzo, bardzo tanie, bo ja tam jestem w jakimś klubie, ale muszę przymierzyć w ogóle, tak pomyśleć, czy za miesiąc niecały, jak będziemy jechać na te wakacje, to czy te sukienki jeszcze będą ok. Pokończyły mi się wszystkie rzeczy, tak to już jest, wydałam 280 zł na kokolicie, bo wszystkie te rzeczy kupowałam na promocjach. Zamówiłam sobie róż z Eveline i on jest 4 w jednym. To jest róż i pomadka i kolor wzięłam 03. Sobie robiłam switch na ręce w pracy i wygląda ok. Mój ulubiony podkład od Eveline Better Perfect i mój kolor to jest Light Vanilla 02. Zamówiłam sobie gąbeczkę, bo już mi się też skończyła. Bo już trzeba zmienić gąbeczkę. Korektor z Revolution, też go lubię i to ja mam C1 najjaśniejszy. Co jeszcze sobie zamówiłam? Z Kiko. Nigdy niczego nie miałam z Kiko, ale stwierdziłam, że poszaleję i sobie zamówię ładny jakiś błyszczyk. I no po prostu on prezentuje się pięknie i to jest 0,5 odcień HD Hydra Lip Gloss. Zaraz zobaczymy. Tak słodziutko pachnie. Zobaczymy, nie wiem, nie widzę się, więc ciężko mi ocenić. Z Basic Laba kupiłam normalizujący żel oczyszczający. Miałam go już parę razy i bardzo go lubię. Zamówiłam z Paese puder ryżowy, bo też mi się skończył właśnie puder sypki. Z Basic Laba jeszcze taki nawilżający krem, bogata konsystencja. Bardzo go lubię i on też jest bardzo, bardzo fajny. I jeszcze do zapasu wzięłam z Bielendy ten odżywczy krem na dzień SPF 30, też był w promocji, więc ogólnie za te wszystkie rzeczy chyba zapłaciłam 250 zł, nie 280, przepraszam. Więc szybki haul mamy za nami. Teraz pójdę na drzemkę, żeby nie przeciągać. Słodki sierściuk, taki jesteś, a gdzie cię ziomki? Dobrze, żeby nie przedłużać i żeby za późno nie odebrać idę z przedszkola, to ja aktualnie lecę na tą szybką drzemkę, a później jeszcze Wam pokażę, a to może już wieczorkiem, zamówienie z HM, bo kupiłam sobie stroj kąpielowy już właśnie pod ten nasz wyjazd. Żanę można lecieć po dziecię, jeszcze tylko wezmę sobie jabłuszko, bo zgłodniałam troszkę, a Michał kupił bardzo, bardzo dobre
Lobo, jabłka w Biedronce. Właśnie podjechałam na terapię, bo dzisiaj jest środa, klasycznie, jak co weekend. I bardzo się cieszę, że dzisiaj tak mi idealnie w punkt ta terapia wejdzie, bo mam temat do przegadania, bo zaczynam zauważać, że w tej ciąży robię się hipochondrykiem. No i to jest strasznie niefajne, bo ja z jednego jakby takiego przejmowania się wpadam w kolejne. Więc ten temat na pewno przegadam, mam jeszcze jeden do przegadania. Za 5 minut zaczynam terapię. Fajnie, że mam tą terapię. Michał mnie dzisiaj pytał, czy w ogóle przyjdzie dzień, że ja będę kończyła terapię. Ja mówię, że na pewno, ale nie teraz, bo jeszcze czuję, że potrzeba dużo, dużo czasu, żeby u mnie wszystko jakoś tak ukoić, uspokoić. A szczególnie w tym okresie ciąży, gdzie mam wrażenie, że wszystko jest takie mocno i intensywne. Więc lecę na terapię. Wróciłam do domu, odwiozłam, idę do żłobka, a do przedszkola ciągle jeszcze się mieszam. Nakarmiłam też koty u sąsiadów, bo przez tydzień się nimi zajmuję. I dzisiaj mam pracę zdalną, więc zaraz siadam do pracy, tylko zrobię sobie kawkę, bo śniadanie już rano zjadłam z Iduśką, bo pojadłyśmy naleśniki. A to jest jedna z tych sukienek z Renek, o których Wam mówiłam i tą na pewno zostawiam, bo jest jeszcze dużo tutaj miejsca, więc jest wygodna. Wczoraj na Netflixie zaczęłam wieczorem oglądać To koszmarni ex. Właśnie jadę po Iduśkę do przedszkola. Miałam sobie godzinną drzemkę prawie. Tak mnie zmuliło, ale wstałam z bólem brzucha i to akurat nie fajnie. W ciąży z Idą miałam pewne problemy i już czuję, mimo że jestem dopiero na początku drugiego trymestru, to ja już czuję, że to będzie mi się wznawiać, więc w przyszłym tygodniu będę chciała iść do urofizjoginekologa. Urofizjo. To jest ciążowy mózg. Wiecie, o co chodzi zapewne. Matko, strasznie mam takie po prostu mgły, że mieszam słowa, wymyślam. Więc będę chciała to na pewno się przejść. Umówiłam się też do Kasi na masaż. Tak, Kasia nie masuje w pierwszym trymestrze, ale już się umówiłam do niej na masaż ciążowy, żeby mnie pomasowała. Może mi zrobi jakiś tape, nie wiem, zobaczymy, pogadamy, bo no, mam te swoje pewne problemy, a też to, co jest dla mnie ważne w tej ciąży, to żeby nie robić z siebie takiej cierpiętnicy w bólach, tylko jak mnie coś boli, to żeby od razu reagować, iść do lekarza, sprawdzać, pomagać sobie, a nie tak jak w ciąży miałam z Idą. Po prostu ledwo dawałam radę, ale po prostu zaciskałam pięści. Tutaj powiedziałam, w tej ciąży mam troszkę inne podejście. Mam podejście, że skoro są specjaliści, którzy mogą mi pomóc w pewnych kwestiach, to ja będę z tego korzystać. W ogóle to mam tak dziwnie aktualnie, bo miałam dosyć długą przerwę od vlogowania i przyznam szczerze, że mam takie wątpliwości, co powiedzieć, co nagrywać, żeby też wyważyć ten temat ciąży, bo wiem, że wiele osób tutaj jest, których ten temat pewnie średnio będzie interesował, a chciałyby vlogi gdzieś tam oglądać. Więc też nie chciałabym przesadzić i tutaj, żeby wszystkie vlogi były, po prostu kręciły się wokół tylko jednego tematu, ale no też w związku z tym, że w ciąży jestem, no to jest nieodłączna część mojego życia aktualnie. Będziemy tu już z Iduśką. Umówiłam się z Michałem na Chińczyka, bo mnie naszło na Chińczyka po pracy, więc jedziemy na brudno na Chińczyka. Nie mogę się doczekać. Co robimy, Iduśku? Na jaśnicę. Dla kogo? Na Idy i na tatę. I z ilu jajek tata chciał? Cztery.
4. A ty? Dużo. Dużo, okej. Okay. Ja 2 i 1. Okej. Okay. Była bardzo pomocna. No to super. I taka nagroda tutaj jest? I zakupy nosiła. Wow, ale duże zakupy. O, i kupiła sobie. Co to jest, Ida? Do kompania. No. Mamy sobotę, ja właśnie się wykąpałam, bo posprzątałam całe mieszkanie. A Ida w tym czasie z tatą była na zakupach. Teraz szybko rozpakujemy te zakupy i robię obiad. Kupiłeś te udka? Teraz będą ziemniaczki, udka i pewnie ogórek ze śmietaną, coś w tym klimacie. Ja cię kręcę, a ty znowu sprzątasz? A ty jesteś tutaj sprzątaczka. No pięknie sprzątasz swoją kuchnię. Ja trochę posprzątałam ci pokoik, tak ogarnęłam z grubsza. Samo. No żeby było czysto. Dobrze jest? Troszkę bardziej, dobrze? Ja jadę umyć auto. Idziesz umyć auto? Z kim? Tato. A mama co będzie robić w tym czasie? Tątać. Nie, ja już posprzątałam. Bierzesz swój odkurzacz? I tata bierze swój odkurzacz? To pa! Pa! Chwilkę sobie odpoczęłam, oj, ręka mi zdrętwiała i pokażę Wam od razu dwie paczki z H&M-u, które mi przyszły, bo sama jestem ich bardzo ciekawa. Mam dwa stroje, jeden jest ze zwykłej serii, a ten jest z serii Mama, więc jestem ciekawa, czy w ogóle jak ten będzie leżał i jak ten będzie leżał. Pierwsza rzecz to jest taki kapelusz, który chodził za mną od dłuższego czasu i bardzo mi się podoba. Więc tak, i już przymierzę dwa stroje, które mi przyszły od razu. I mam pierwszy strój, ale on chyba nie do końca mi się podoba jakoś tak, jak leży. Więc chyba go odeślę. Po prostu tu mi już idzie wszystko w górę, bo jakiś jest krótki tutaj tu. No nie wiem, jakoś tak nie do końca mi pasuje chyba. Jakoś tak coś mi w nim... Nie tak. I tutaj jest drugi, ale też chyba to nie jest to. Nie wiem. Może jeszcze czegoś poszukam, bo ten znowu, ten kolor mi się nie podoba. Chociaż kosztował 35 zł, więc może zostawię go sobie jako taki, wiecie, strój awaryjny. No nie wiem, pomyślę sobie. Właśnie Michał poszedł czytać bajkę i może uda mu się uśpić Idę.
a ja będę montować dla Was vloga. Bardzo się cieszę, ekscytuje mnie nagrywanie aktualnie. Mam zadyszkę w tej ciąży, w poprzedniej też miałam. Dobrze, będę się z Wami żegnać. Bardzo miło, że byliście tutaj ze mną przez całego tego vloga. Miło mi również przywitać nowe osoby na tym kanale, bo po ostatnim filmiku trochę Was przyszło, więc bardzo, bardzo mi miło. I widzimy się już naprawdę szybciutko, więc do zobaczenia. Pa!